Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Jacek Dworzański. Szanowny Panie Stanisławie, czy zgodziłby się Pan z tezą, że w naszym nieszczęśliwym kraju brakuje nowej endecji? Moim zdaniem tak jest i dlatego między innymi mamy takie problemy w stosunkach międzynarodowych. Nikt nie broni ani naszego narodu, ani naszego państwa. Natomiast wiele instytucji społecznych czy kulturalnych, jawnie antypolskich, jest dotowanych z pieniędzy podatników. Życzę dużo zdrowia. No, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, ale dlaczego nie ma nowej endecji? Dlatego, że ruch narodowy został po pierwsze i w czasie okupacji niemieckiej i po wojnie rozgromiony, bo był szczególnie był na celowniku bolszewickim, ponieważ no, nie było żadnego, można powiedzieć, jungtim. Tam bolszewicy próbowali troszeczkę swoich takich nacjonalistów obłaskawiać i tego na przykład Bolesława Piaseckiego, ale to były takie ruchy koncesjonowane. No a w tej chwili mamy ruch narodowy taki, no, można powiedzieć, w trzech odmianach. Jedna to jest endokomuna, druga to jest, no tam tacy narodowcy współpracujący z reżimem dobrej zmiany. No i trzecia grupa, no to, ale to nie jest znowu taka liczna ani wpływowa. Także rzeczywiście ruch, jakieś takie ugrupowanie narodowe by się przydało, no ale myślę, że żadni nasi protektorzy i przyjaciele nie są czymś takim zainteresowani. No po co naszemu złotemu panu z Berlina jakaś endecja? Tak samo naszemu najważniejszemu sojusznikowi. Ta endecja jest potrzebna jak psu piąta noga. Naszemu najważniejszemu sojusznikowi jest potrzebny Szymon Hołownia, o ktoś taki, który może być każdym, więc żadna wyrazista formacja polityczna nie jest tutaj potrzebna. I tutaj pan Jacek Dworzański w podskryptum przysłał mi limeryk, który odczytam, pod tytułem Reakcja poszczepienna. Szanowny Zbysław z miasta Działdowo pragnął zaszczepić się lewicowo. Pięknie wystawił swój krągły zadek, lecz go ukuli w prawy pośladek i Zbysław zmienił się poglądowo. No widzicie Państwo, jakie niespodzianki mogą na podstawie tego limeryku, widzicie Państwo, jakie niespodzianki mogą Państwa spotkać, jak się będziecie szczepić, a wygląda na to, że jeszcze trochę i nasz nieszczęśliwy kraj zostanie objęty nie przymusem, broń Boże, tylko obowiązkiem szczepień. Pan Marcin. Szanowny Panie Stanisławie, wielu z nas prędzej czy później staje przed aktem zakupu wymarzonego samochodu lub mieszkania od innej osoby, czyli rynku wtórnego. Szczęśliwego nabywcę szybko sprowadza na ziemię fiskus ze swoim obowiązkiem płacenia podatku PCC, obrazowo zwanego podatkiem od wzbogacenia się. Nasuwa mi się w związku z tym kilka pytań. Jak pan ocenia z punktu moralnego czy prawa własności samą ideę płacenia przez kogoś podatku tylko dlatego, że niby nagle się wzbogacił? Trochę to pachnie głębokim komunizmem. No ja źle oceniam podatek od czynności cywilnoprawnych, bo zdaje się ten ma pan na myśli, nazywając go podatkiem od wzbogacenia. Jeżeli ktoś kupuje cokolwiek za własne pieniądze, za dochody, no to przypominam, że te dochody zostały już raz opodatkowane w podatku od dochodowym od osób fizycznych czy w podatku dochodowym od osób prawnych. Więc ten sam człowiek jest opodatkowany dwukrotnie tylko dlatego, że coś sobie kupił. A tu jak pan
W drugim pytaniu pańska uwaga, to nawet nie pytanie, tylko uwaga, w jaki sposób ktoś może się wzbogacić zakupem samochodu, skoro ubyło mu z portfela, czyli de facto zbiedniał. No, trudno powiedzieć, że zbiedniał, ale też się nie wzbogacił, bo tylko zamienił jeden składnik majątkowy na drugi składnik majątkowy. Trudno to nazwać jakimkolwiek wzbogaceniem. No oczywiście, jeżeli dochodzi do kupna samochodu na przykład za 50 tysięcy, no to ten nabywca samochodu uważa, że samochód jest wart co najmniej 50 tysięcy, może nawet trochę więcej. Natomiast sprzedawca samochodu uważa, że 50 tysięcy reprezentuje wartość wyższą niż ten samochód, bo w przeciwnym razie nie sprzedałby go za żadne skarby. Jak jest naprawdę, to my tego nie wiemy. Natomiast obydwie strony są zadowolone, mają poczucie, że zrobiły dobry interes, no to właśnie o to chodzi. Natomiast o żadnym wzbogaceniu z tego tytułu nie bardzo można mówić. I wreszcie trzecie pytanie. Czy istnienie tego podatku można wytłumaczyć nieporadnością państwa polskiego, gdzie prywatne transakcje między ludźmi wrzuca się do jednego wora, jakby wszyscy byli krętaczami? No to nie jest ilustracja nieporadności państwa polskiego, tylko raczej z takiej, powiedziałbym, zręczności państwa polskiego, czy perfidii państwa polskiego, które prywatne transakcje między ludźmi wrzuca do jednego wora, jakby wszyscy byli krętaczami. Ale to nie świadczy o nieporadności, tylko o pewnym specyficznym rodzaju mądrości, który nazywamy sprytem. Pan Hugo Steinhaus. Szanowny panie redaktorze, zasugerował pan swego czasu, że 500 plus można traktować jako zwrot podatku. Otóż, aby tak było, to pobierający świadczenie musiałby co najmniej tyle odprowadzić w danym miesiącu, w co wątpię w przypadku wielu rodzin przyssanych do socjalnej pompy. Co więcej, ten rzekomy zwrot podatku dokarmia po drodze biurokrację. Wreszcie liczne grono pobieraczy utwierdza partię w przekonaniu, że robi ludziom dobrze. Czy w świetle wymienionych trzech argumentów nadal poleca pan słuchaczom pobieranie 500 plus? No, jak już taki podatek, takie świadczenie 500 plus zostało ustanowione, no to trudno, żebym ja nie polecał pobierania tego. Ja mówiłem, że no, w bardzo dużym uproszczeniu program 500 plus można traktować jako zwrot podatku. No nie wiem, czy ci beneficjenci 500 plus nie odprowadzają w danym miesiącu podatku, bo proszę zwrócić uwagę, że oni te pieniądze wydają. W związku z tym płacą podatki pośrednie ukryte w cenach towarów, które kupują. Więc ja nie wiem, jak ten bilans wychodzi, ale bardzo możliwe, że wychodzi na zero. Też mówiłem wielokrotnie, że ten rzekomy zwrot podatku, jak pan pisze, dokarmia po drodze biurokrację. Podkreślałem to, że rząd dobrej zmiany wybiera takie rozwiązania, bo można by było ten, zamiast wprowadzać 500 plus, to po prostu obniżyć podatki i tyle. Ale to by nie pozwoliło na tworzenie nowych pionów biurokratycznych, a takie rozwiązanie rzeczywiście nawet wymusza tworzenie nowych pionów biurokratycznych. No i to, że nie tylko partię utwierdza w przekonaniu, że robi ludziom dobrze, ale ludzi utwierdza w przekonaniu, że partia im robi dobrze. No i w rezultacie, w miarę mnożenia tych programów rozdawniczych, coraz większe uzależnienie ekonomiczne obywateli od państwa, dlatego że coraz mniejsza część ich dochodów pochodzi z pracy, a coraz większa część może pochodzić z tych subwencji rządowych. Tutaj pan dalej pisze, moim zdaniem efekty uboczne
500+, a świadczą o tym, że pod pozorem zwrotu podatków ma tu miejsce zwykła redystrybucja od tych, którzy swoją pracą wytwarzają dochód, do tych rodzin i biurokratów, którzy z nie swojej pracy żyją. No, mówię, tamci ludzie, beneficjenci 500+, też płacą podatki, jeśli nawet nie bezpośrednie, czyli podatki dochodowe albo PIT, albo CIT, to płacą podatki pośrednie, bo te są w cenach towarów, jak na przykład kupują sobie wódkę, czy kupują sobie, albo kupują dzieciom makagigi, to płacą w cenach tych towarów makagigi czy wódki. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, w jednym z ostatnich numerów Najwyższy Czas wylicza Pan rodzaje orgazmów żeńskich. Jakie są rodzaje orgazmów męskich? Czy inflacja może być iskrą do wybuchu ogólnopolskiego strajku? Jakie cechy powinien mieć idealny prezydent Polski? Ależ tu szerokie spektrum tych pytań i orgazmy, i inflacja, i prezydent. No, proszę pana, ja się zajmowałem orgazmami żeńskimi. Nie dlatego, żebym tam specjalnie je wywyższał nad orgazmy męskie, ale dlatego, że pan prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, forsuje przemianę ronda Romana Dmowskiego w rondo praw kobiet, więc trzeba było te prawa kobiet jakoś skonkretyzować. No i stąd ta straszliwa wiedza na temat orgazmów. O ile wiadomo, nikt nie walczy o prawa mężczyzn. W związku z tym straszliwa wiedza na temat organizmów męskich jest znacznie skromniejsza. Wydaje się, że tylko jeden jest, bo nawet jeżeli tam następuje, że tak powiem, jakieś, znaczy wśród sodomczyków, to też jest jeden orgazm, a nie kilka. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale ja nie mam w tej dziedzinie jakiejś specjalnej eksperiencji. Czy inflacja może być iskrą do wybuchu ogólnopolskiego strajku? No, może być teoretycznie. Ale taki strajk, co taki strajk da? Nic. Przecież inflacja tym bardziej przyspieszy, a sytuacja ludzi stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Strajk to był dobry za komuny, kiedy komuna się bała klasy robotniczej. A teraz się komuna nie boi klasy robotniczej, więc żadne strajki jej nie przestraszą. Jakie cechy powinien mieć idealny prezydent Polski? No przede wszystkim, ja tu nie mam specjalnych wymagań. Taki program minimum to tak jak nasz program minimum w stosunku do Niemców, wyrażony przez Marię Konopnicką w tym słynnym wierszu Rota: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. No, to jest jakiś już program, chociaż muszę powiedzieć, że nie bardzo ambitny. Więc ja bym oczekiwał, że prezydent Polski, może nie idealny, ale przynajmniej niech nie będzie agentem niczyim. To już by było coś. Pan Kazimierz Spaczyński. Z kim warto się skumać? Rosja czy Unia? Czy powinniśmy walczyć o Ukrów? Podejrzewam, że te składki i podatki są dawane dla narodu niewybranego. Co to pan o tym myśli? No nie, podatki ten nie są dawane dla narodu niewybranego, wydaje mi się, bo no, z czego by państwo polskie żyło? Z samych długów się nie da. Czy powinniśmy walczyć o Ukrów? No, myślę, że takie ryzyko nam nie grozi, dlatego że jeżeli NATO nie będzie tam wprowadzało żadnych wojsk, a to wygląda na to, że absolutnie nie będzie. Prezydent Biden mówił tylko o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, ale flanki NATO, natomiast nie tam państw przylegających do wschodniej flanki NATO, no to znaczy, że NATO tylko przewiduje takie wsparcie moralne, no i oczywiście dostawy broni na Ukrainę. Niech tam się, że tak powiem, kotłują z zimnym ruskim czekistą Putinem. Z kim warto się skumać? No,
Z Unią jesteśmy skumani, więc to nie jest tak, że tu my możemy, jeszcze co więcej, nie tylko jesteśmy skumani, ale siedzimy u nich w kieszeni, w związku z tym no, takiego wielkiego wyboru nie mamy. To zostało zdecydowane już na początku lat 90., kiedy Polska zawarła umowę stowarzyszeniową ze wspólnotami europejskimi, potem zostało przypieczętowane przez referendum akcesyjne i traktat akcesyjny w 2003-2004 roku, wreszcie w roku 2009 przez traktat lizboński. No a teraz to odczuwamy tylko skutki tego, ale jesteśmy z Unią jak najbardziej skumani, a Unia jeszcze bardziej chce nas skumać, o czym zresztą napisały wszystkie trzy partie w umowie koalicyjnej, wszystkie trzy partie tworzące aktualny niemiecki rząd, że trzeba budować tu państwo federalne, czyli Czwartą Rzeszę, i Polska ma być jedną z części składowych Czwartej Rzeszy. Jak się skumać z Rosją? Rosja, muszę powiedzieć, że trochę niektórzy z państwa trochę idealizują Rosję. Tymczasem Rosja ma pewne takie stałe fragmenty politycznej gry. Otóż Rosja w stosunku do nas, no poza tym, że nas okroiła bardzo, to Polskę okroiła bardzo, to ma tylko jeden interes, od 300 lat ten sam, żeby Polska się zgodziła na przyjęcie statusu bliskiej zagranicy. No to jest mniej więcej coś takiego jak skumanie się z Unią, więc no, możemy wpaść z deszczu pod rynnę. Nie mówię, że nie ma żadnych różnic, bo akurat Rosja w tej chwili nie lansuje marksizmu, leninizmu, podczas kiedy tu ze zachodniej strony ten marksizm, leninizm, znaczy leninizm to może nie, ale no, leninizm też, gramszizm do nas płynie, ale za to Rosja i inne rzeczy. No, myślę, że wart pac pałaca, tak bym powiedział. Nie powinniśmy wiązać naszych nadziei z tym, że z kimś się skumamy i to nasze problemy zostaną tu w ten sposób załatwione, tylko powinniśmy się koncentrować na wzmacnianiu własnych sił naszego państwa. Pan Maciej Kacprzak. Szanowny panie Stanisławie, czy mógłby pan wyrazić swoją opinię na temat protokołów Męców Syjonu? Pozdrawiam serdecznie. No mógłbym. Protokoły Męców Syjonu uważane są przez historyków. Ja nie jestem historykiem, więc tu przyjmuję do wiadomości tę powszechną opinię historyków, że to jest fałszywka stworzona przez carską ochronę na potrzeby antyżydowskiej propagandy w Rosji, bo w Rosji, kiedy już pojawił się rosyjski nacjonalizm, no to on takie oblicze antyżydowskie przyjął, antypolskie notabene też Michał Katkow, który był takim głównym ideologiem rosyjskiego nacjonalizmu, nie był takim admiratorem Polski, a człowiekiem utalentowanym i wybitnym, który się tymi ideami przejął i jednocześnie antypolskie ostrze też sobie przyswoił, to był Fiodor Dostojewski. W jego powieściach, gdziekolwiek tam Polacy występują, to są szumowiny, łajdacy, jeśli nie zbrodniarze. Ale muszę powiedzieć, że jeśli to jest fałszywka, to została przygotowana ze znajomością rzeczy. No to nawet jako fałszywka ma pewną wartość poznawczą. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, czy da się pogodzić moralność i etykę ze skutecznością i sprawnością polityczną? Bynajmniej nie myślę tu o tej sytuacyjnej wersji etyki. Czy może pan podać przykład takiego polityka? Czy w realiach demokracji jest to w ogóle możliwe?
No, myślę, że da się pogodzić moralność i etykę ze skutecznością, tylko nie wiem, czy polityczną, bo moim zdaniem rynek jest takim dowodem na to, że można pogodzić moralność i etykę ze skutecznością. Dla samego swojego istnienia wolny rynek wymaga pewnego minimum etycznego. Jeśli by tego minimum nie było, to wolny rynek po prostu w jednej chwili by się załamał, przestałby istnieć. W związku z tym to jest przynajmniej dla mnie ilustracja tego, że takie rzeczy są możliwe. W polityce gorzej. Czy mógłbym podać przykład takiego polityka? Wydaje mi się, że mógłbym. No, tak jak na garbatego, bo w przypadku polityka to trzeba wziąć poprawkę na tak zwaną rację stanu. Otóż racja stanu, ten termin stanowi usprawiedliwienie dla postępowań nieetycznych i niemoralnych. Ale jeśli już miałbym szukać tak na prima vista, to bym podał cesarza Trajana, rzymskiego cesarza Trajana. To był niewątpliwie polityk, no cesarz, władca ówczesnego świata, a w każdym razie jego znacznej części. No i czym mi imponuje cesarz Trajan? Otóż uzachowała się korespondencja cesarza Trajana z Pliniuszem Młodszym, tym sławnym historykiem, który był jednocześnie gubernatorem Bitynii. Cesarz Trajan panował już po setnym roku, tak to jest rok, epoka chwały Cesarstwa Rzymskiego. I cesarz Trajan, znaczy Pliniusz Młodszy, radzi się cesarza Trajana, jak ma postępować z chrześcijanami, bo wtedy chrześcijan już było całkiem sporo. No i ponieważ ówcześni chrześcijanie uważali, że najpewniejszym biletem wstępu do Królestwa Niebieskiego to jest śmierć męczeńska, więc czasami zachowywali się wobec rzymskich władz wyzywająco. No i Pliniusz właśnie w związku z tym się radzi cesarza, co ma on z nimi robić, i powiada tak, że ci takich, którzy tam się wypierali, że są chrześcijanami, to puszczałem wolno, bo powiada, prawdziwego chrześcijanina to żadna siła nie może do tego skłonić, a poza tym powiada, ci chrześcijanie to właściwie nic złego nie robią, nie przywłaszczają sobie depozytów, tam nie kradną i tak dalej. Od czasu do czasu się spotykają na wspólne spożycie posiłku, całkiem zresztą skromnego, powiada Pliniusz Młodszy. No i co mu cesarz radzi? Ano cesarz udziela mu bardzo rozsądnej rady i moim zdaniem niesprzecznej z zasadami etyki, żeby specjalnie ich nie tropił. Jak mu już zaczną wchodzić tutaj na oczy, no to powinien ich karać dla zachowania powagi państwa rzymskiego, ale w taki sposób, żeby dać im szansę poprawy. No więc nie od razu z najgrubszej rury, tylko takie kary raczej łagodniejsze. No i powiada na koniec cesarz Trajan, że absolutnie nie powinien Pliniusz korzystać z anonimowych donosów, bo to one stanowią hańbę naszych czasów. Państwo słyszycie, co mówił cesarz Trajan i co my mamy o tym myśleć w epoce Pegazusa i totalnej inwigilacji? Pan Edward S. Wielmożny panie redaktorze, wszyscy zadają tak śmiertelnie poważne pytania, że ja dla odmiany zadam dwa nieco lżejsze, tak dla odprężenia. Pierwsze. Od około 2004 roku w Polsce działa branża szkoleń podrywania i relacji damsko-męskich. Co pan o tym sądzi? Czy tak piękna dziedzina wymaga certyfikatów szkoleniowych? No, certyfikatów to nie wymaga, ale pewnego przeszkolenia wymaga. Tak, przypomnę taką starą dewizę. No, nie przypomnę, bo to, żeby nie urazić.
uczuć damskich, ale tylko chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to porzekadło, na kim to ćwiczy młody ułan. Więc młody ułan musiał odbyć pewne przeszkolenie. Tam certyfikatów to chyba nie dostawali młodzi ułani. Wystarczyło, że tu byli ułanami, więc każdy domniemywał, że tu eksperiencje mają. Natomiast, no cóż, jeszcze z drugiej strony też tutaj warto odnotować taką piosenkę, którą zresztą przytacza Józef Mackiewicz, piosenkę i wiążącą się z ułanami, nawiasem mówiąc, jak w książce Lewa Wolna, tam cytuję tę piosenkę, koraliki, co mam w uchu, zarobiłam na swym brzuchu i coś tam jeszcze zarobiłam z ułanami. No więc widać, że ułani nie tylko mieli eksperiencję, ale nie mieli węża w kieszeni, nie byli jakimiś sknerami obrzydliwymi. Czy widział pan dzieła Teresy Orlowskiej lub Ciccioliny? Jak pan ocenia potencjał artystyczny tych pań? Pozdrawiam i miliona czytelników, słuchaczy życzę. Dziękuję za pozdrowienia nawzajem i za te życzenia. Natomiast, no cóż, widziałem jedne i drugie dzieła, ale muszę powiedzieć, że to one miały potencjał artystyczny znacznie większy kiedyś niż teraz. To tyle mogę na ten temat powiedzieć. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.